Sutek Film prezentuje dramat psychologiczno-obyczajowy Jarek w połowie drogi. To tu wszystko się zaczęło. 31 maja 1967 roku w niewielkiej miejscowości na Śląsku, gdzieś między Radlinem a Krostoszowicami, przyszedł na świat oczekiwany przez rodziców, sąsiadów i listonosza. Chłopiec urodziwy i radosny. Od początku wyjątkowy. Krąży taka legenda po Śląsku, skąd Jarek się wywodzi, że był pierwszym dzieckiem w historii, nie tylko w historii Śląska, to był pierwszym chłopcem, który urodził się od razu z erekcją. Chłopiec ten otrzymał imię Jarosław. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale tak naprawdę Jarek pierwotnie miał na imię mieć Henryk. Ale jak go cała wioska zobaczyła, mocno wpłynęła na rodziców, aby zmienili to imię na Jarosław. Ponieważ Jarosław to stare słowiańskie imię, które oznacza jaro, krzepa i sław, siła. Od lat młodzieńczych ciągnęło go do ludzi. Poznawał ich na prawo i na lewo, i z przodu, i z tyłu. Próbowałem sobie przypomnieć, gdzie poznałem Jarka i wychodzi na to, że to było w 95 roku, 1995 roku. Ludzie już wtedy żyli. Z Jakiem Hendrem poznaliśmy się tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam, kiedy to było. Musiałem być wtedy jeszcze bardzo młody. Jakże mogłoby być inaczej, jakbyśmy się nie poznali na jakiejś imprezie? Poznaliśmy się w pracy. Każdy z nas miał łopatkę, saperkę. Znałem Jarosława w takich okolicznościach, że przekazałem mu na stacji benzynowej jego ówczesną narzeczoną, a moją koleżankę, którą przywiozłem z wyjazdu nad morze. Dawno temu, chyba na imprezie Playboya, ale gdzie go można poznać? Poznałem cię w klubie o drugiej w nocy, jak byłeś gwiazdą. W klubie na imprezie urodzinowej kolegi. Nie znam człowieka, ale podobno imprezy z nim to kosmos. Poznaliśmy się na imprezie. Myślę sobie, fajna impreza. Jest Clooney. Ktoś powiedział, że ma być De Niro. Może potańczę sobie z Julią Roberts. Mają rozmach, skurwysyny. Kto by się spodziewał i kto by uwierzył, że on, człowiek o sercu 20-latka, wyglądzie 10-latka, z użyciu biologicznym 40-latka oraz poczuciu humoru 60-latka, właśnie skończył 50 lat. Popatrz, Mieczku, nasz Jarek kończy 50 lat. Zdajesz sobie sprawę z tego? No nie bardzo. To raczej niemożliwe, żeby Jarek już miał 50 lat. Jarosław dał się poznać jako niezłomny mistrz baletu, ale także jako dobry, uczciwy, uczynny chłopak. Romantyczny, czuły, uczuciowy. Sympatyczny, mega fajny gość. Jarek to przede wszystkim urodzony dyplomata. Praktycznie każdy czuje się dobrze w jego towarzystwie. To może być wieśniak, księżniczka, dresiarz, czy nawet sam prezydent. No i świetny, skuteczny polityk, świetnie z nami współpracujący. Ta współpraca bardzo dobrze się rozwija. Jest na pewno bardzo miły. Dobry, za dobry. Myślę wszystkim o sobie. Jest trochę wstydliwy, tylko tak to skrzętnie ukrywa, że wychodzi, że jest czarujący. Jakby grał w życiu jaka to melodia. Najpierw naciska przycisk, potem się zastanawia, jakie to będzie nagranie. On tak pomaga ludziom, ale zawsze dochodzi do finału. Jarek zna całą Warszawę i cała Warszawa zna Jarka. Podobno to dla niego Facebook wprowadził funkcję 5000 najbliższych znajomych. Jak poszukuje kogoś, to pierwsze dzwonię do Jarka. Jak on go nie zna, to znaczy, że nikt z moich znajomych go nie zna. Jest ponoć znajomy wszystkich. Ma wśród najbliższych znajomych rodziny królewskie, prezydentów, prawdopodobnie także papieża. Jarka znają wszyscy i wszyscy go pamiętają. Od dziecka się wyróżniał, we wszystkim chciał być pierwszy. Pierwszy zawsze, jak nauczycielka
coś tam dała do zrobienia, to Jarek palce w górę, proszę panią, ja to zrobię, ja to wykonam. No oczywiście musiałeś to zrobić ty. Każdy sobie świetnie zdaje sprawę, jakie świetle to stawia. Kilka historii z jego życia mogłoby zawstydzić wilka z Wall Street. Jarosław po pijaku przymarzł do szyby na stojąco, po czym jak się odkleił już od tej szyby, wszedł do środka, to spadł ze schodów i dopiero po kilku dniach dowiedział się, że ma wstrząs mózgu i złamaną rękę. Kiedyś chcieliśmy bardzo pośpiewać, niestety w samolocie. Zabraliśmy stewardessą taką gruszkę do tego całego systemu nagłośnienia w samolocie. Było fajnie. Wyszedł kapitan i dał nam 5000 złotych mandatu za tą zabawę. Razem z Jarkiem i z Markiem Sypkiem wylądowaliśmy u mnie w mieszkaniu. No i niestety była tam tylko jedna kobieta. Daliśmy radę na szczęście i wieczór był bardzo sympatyczny, noc szybko się nie skończyła. Dostał nowelę, ale niestety za miesiąc zderzył się z autobusem. Tak szalał po ulicach, że zderzył się z autobusem. Jeszcze kilka lat temu był postrzegany jako bawidanek, czaruś, Don Juan, Love Velas, amant czy uwodziciel. Clooney. No oczywiście Clooney. Podobno dublował sceny łóżkowe Clooneya. To nie jest Clooney. Jest tylko do niego podobny. Jarek to jedna wielka impreza. Jak ci się podoba moje 17-letnie ciało? Ty stara dupa jesteś. Jak miał Jarka przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to dobrze się mieć prawdziwe zwierzę. Królik. Jest mały i szybki. Typowy lew imprezowy. Historia pamięta go także jako playboya, absztyfikanta, pożeracza niewieścich serc. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że już taki nie jest. Jarek ostatnio bardzo się zmienił, to mi mega imponuje, bo Jarek zaczął dbać o ognisko domowe. Złośliwi mówią, że rozpalał to ognisko domowe przy pomocy braweranu, ale jaki by to nie był sposób, no ważne, że to ognisko domowe płonie i ma się coraz lepiej. Gratuluję. Powoli staje się legendą samego siebie. Śpiewanie i dobra zabawa. John, słuchajcie, nie ma kaca. Jeden zrobił tak wiele dla tak wielu. Cegły nosił, piasek woził na budowę. Chciałem kategorycznie zaprzeczyć, że byliśmy kiedykolwiek z Jarkiem parą. Dzisiaj jest najpiękniejsze święto. Jarku, Jarosławie, żyj nam 100 lat!